Witajcie kochani w kolejnym czwartkowym odcinku. Tak jak zawsze w czwartki koncentrujemy się na takiej głębszej analizie Bożego Słowa. Wchodzimy głębiej w pewne historie, tak żeby zrozumieć Boży zamysł odnośnie naszego życia. Tak więc dzisiaj będziemy rozmawiać o Abrahamie i zapraszam Was bardzo serdecznie na ten odcinek. Ponieważ osoba Abrahama jest tak barwna i tak kluczowa i tak ważna w historii chrześcijaństwa, w historii prowadzenia Bożego ludu, dlatego postanowiłam poświęcić całą serię tej postaci. Dzisiaj pierwszy odcinek z tej serii. Skoncentrujemy się na tym, w jaki sposób Abraham odebrał Boże powołanie. Bardzo lubię opowiadać historię Abrahama z uwagi na to, że był taką osobą, która uwierzyła, nie mając wokół żadnego wsparcia, nie mając ludzi, którzy by wierzyli podobnie, on usłyszał Boży głos i poszedł za nim. I to jest coś zupełnie nietypowego, co jest coś wyjątkowego w tym czasie, w którym on żył, ale również nietypowego w tych czasach. Dlatego, że mając do dyspozycji różne książki, Pismo Święte, które możemy kupić prawie w każdej księgarni, mając do dyspozycji różne kazania, nauczania, uwielbienia, które są w internecie, nadal mamy problem z tym, żeby rozpoznać Boży głos w swoim życiu i żeby za tym głosem pójść. Abraham, nie mając tych wszystkich pomocy religijnych, powiedzmy, duchowych, usłyszał głos Boga. Rozpoznał, że to jest ten Bóg, jedyny Bóg. Chociaż żył w otoczeniu środowiska, które było politeistyczne, czyli czczono różne bożki, różni bogowie byli w tamtym czasie. Pomimo tego Abraham prawdopodobnie gdzieś wewnątrz, w środku, czuł, wewnętrznie odbierał, że musi istnieć jeden Bóg. I kiedy usłyszał ten głos, kiedy rozpoznał ten głos, który powoływał go do czegoś wielkiego, czegoś, co było ponad jego siły i ponad jego wyobrażenia, pomyślał, to musi być ten Bóg i za tym Bogiem chce iść. Co więcej, nie tylko sobie tak powiedział, nie tylko tak pomyślał, ale poszedł dalej, zdecydował, żeby za tym głosem pójść. Zdecydował się zostawić wszystko i słuchać już tylko tego jedynego Boga. Dzisiaj skupimy się na samym początku życia Abrahama, ponieważ uważam osobę Abrahama za kluczową w zrozumieniu tego, na czym polega życie z wiary. I wiemy o tym, że apostoł Paweł również nazywa go ojcem wszystkich wierzących i wskazuje na to, że on był tym, który zaufał, pokazał przez to drogę nam wszystkim wierzącym, jak to się ma odbywać. Dlatego, kiedy zrozumiemy, co było w sercu Abrahama, jakie decyzje podejmował, do jakiego punktu Bóg go poprowadził, w jaki sposób Bóg go prowadził, jakie były Boże ścieżki, to wierzę, że pomoże to również nam, żebyśmy my mogli Bogu więcej zaufać, bardziej i być tak odważnym jak Abraham, żeby nie tylko słuchać o nim, nie tylko słuchać jego głosu, odbierać jego obecność, ale żeby również mieć odwagę i siłę, by za tym głosem iść. Ostatnio czytam taką książkę Abraham Charlesa Swindona, która jest taką obszerną publikacją dotyczącą całej podróży, którą Abraham odbył z Bogiem. Pewną analizą tego, co Abraham mógł myśleć, w jaki sposób podejmował decyzje. I powiem Wam, że właśnie ta książka natchnęła mnie do tego, żeby nakręcić tę serię, bo wierzę, że jeżeli lepiej zrozumiemy, co się działo w sercach ludzi wierzących w przeszłości, to również będziemy mogli podążać tą ścieżką i lepiej Bogu służyć w swoim własnym życiu. Jest dzisiaj duży wiatr, niestety. Mam nadzieję, że te podmuchy nie będą aż tutaj takie przeszkadzające nam. Panie Boże, uspokój ten wiatr. Okej, rozdział 12 Księgi Rodzaju, pierwsza Księga Mojżeszowa. Jest tu opis powołania Abrahama, ale tylko na tym fragmencie, na tych czterech wersetach się skupimy dzisiaj. I Pan powiedział do Abrama, wyjdź z twojej ziemi i od twojej rodziny i z domu twego ojca do ziemi, którą ci pokażę. A uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wyszedł więc Abram, jak mu Pan rozkazał. Tu się zatrzymamy. Widzimy tutaj, że to Boże błogosławieństwo, które związane jest
z szacunkiem do osoby Abrahama, jeżeli błogosławimy Abrahamowi, czyli rozpoznajemy jego powołanie, szanujemy to, jakim był człowiekiem, jakie wybory podejmował, to Bogu się to podoba, ponieważ Bogu podobał się Abraham, ponieważ Abraham był przyjacielem Boga, ponieważ Bóg uhonorował decyzję Abrahama i dlatego obiecał mu wielkie błogosławieństwo, które było związane z jego życiem, kiedy jeszcze żył w ciele, ale które wierzę, że również zobaczy w przyszłości, kiedy swoimi oczami ujrzy te wszystkie narody, tych wszystkich ludzi, którzy poszli za jego przykładem i zawierzyli Bogu. Nie pokładali ufności w swoich uczynkach, swojej sprawiedliwości, ale uwierzyli słowu Boga. Ich wiara wyrażała się przez działanie. Tak więc widzimy w pierwszym wersecie, że Abraham nazywał się jeszcze Abramem, ponieważ jego imię jeszcze nie zostało zmienione. W kolejnych odcinkach będziemy mówili o tym, dlaczego Bóg zmienił imię Abrahamowi, jak było to ważne i jak wiele to znaczyło dla Abrahama. Ale dzisiaj skupmy się na tym fragmencie, kiedy Bóg mówi do Abrama: wyjdź z twojej ziemi, od twojej rodziny i z domu twojego ojca do ziemi, którą ci wskażę. Czyli Bóg tutaj wzywa Abrahama do zostawienia świata, który on znał w tym momencie. On miał zostawić wszystko to, co znał, miał zostawić swoje poczucie bezpieczeństwa, miał zacząć budować nowe życie. Krótko mówiąc, Bóg powołał Abrahama do nawrócenia, do zostawienia swoich ścieżek i swojego życia i zwrócenia się w kierunku Bożych ścieżek, Bożego głosu i Bożego prowadzenia. Cała wędrówka Abrahama do ziemi obiecanej, do ziemi, którą Bóg mu wskazał, pokazuje, że potrzebny jest pewien proces, że potrzebny jest czas i szereg różnych naszych decyzji, które musimy podjąć, żeby Boża wola w naszym życiu się zrealizowała, żeby nasze powołanie się wypełniło, żeby dojść do tego miejsca, do którego zostaliśmy stworzeni. I teraz widzimy, że Abraham miał wyjść, miał zostawić swoją ziemię, rodzinę i dom ojca. I w swojej Biblii zakreśliłam sobie, że ziemia to jest ta część naszego życia, która jest zaopatrzeniem. Wiemy, że ludzie kiedyś nie chodzili do Biedronki, żeby dostać coś do jedzenia. Jeżeli chcieli nakarmić swoje dzieci, jeżeli chcieli zapełnić swoje brzuchy, jakoś prosperować, to musieli mieć ziemię, którą uprawiali. Albo ziemię, na której mieli bydło, czy też owce. Ziemia zapewniała im utrzymanie. I Bóg wzywa Abrahama do tego, żeby to zostawił. Żeby już nie polegał na swojej pracy. Żeby nie polegał na tych zasobach, które ma, które są wokół niego, tylko żeby poszedł za Bogiem całkowicie i zaufał, że nie zginie z głodu. Że zostawiając to źródło zaopatrzenia, nie będzie poszkodowany, nie będzie głodował, że jego dzieci będą dobrze funkcjonowały. Przekładając to na nasz język, Bóg czasami wzywa nas do tego, żebyśmy zostawili, niekoniecznie zostawili swoją pracę, niekoniecznie tak jak Abraham, rzeczywiście rzucili pewne układy, które są dla nas zwodnicze, ale na pewno zostawili to w sensie takim psychicznym i wewnętrznym, gdzie już nie polegamy na tym, że mamy pracę, że mamy pieniądze na koncie, tylko rozumiemy, że źródło naszego zaopatrzenia jest w Bogu, że to Bóg decyduje o tym, czy tą pracę dalej będziemy mieli, czy pieniądze będą na koncie, a nawet jeżeli nie będzie pieniędzy, to że nie będziemy głodni i nie będziemy poszkodowani. Tak więc lekcja dla nas. Zostawienie swojej ziemi, swojego miejsca zaopatrzenia oznacza, że my polegamy teraz na tym zaopatrzeniu, które jest ponadnaturalne, które jest w Bogu. I że Bóg jest źródłem naszego życia, że Bóg jest źródłem wszystkiego, co dobre w naszym życiu. Że my nie musimy swoimi rękami zarabiać, chociaż oczywiście tu nie chodzi o to, że mamy nie pracować, ale że to już nie my. I nie inni ludzie decydują o tym, jak nam się powodzi, ale sam Bóg. Tak więc Abraham miał zostawić ziemię, miał zostawić rodzinę. Wiemy, że Abram zabrał swoją żonę Saraj i zabrał swojego siostrzeńca Lota, ale zostawił dalszą rodzinę, zostawił ten układ również emocjonalny,
relacyjny z innymi ludźmi, którzy dawali mu poczucie wsparcia, przynależności, akceptacji. I to jest następna wielka lekcja. Bóg musi oderwać nas często od naszej rodziny. Musi stanąć jako pierwszy przed naszymi dziećmi, przed naszymi żonami, przed naszymi mężami, przed naszymi bliskimi, po to, żebyśmy dobrze funkcjonowali. I jest to oczywiście wbrew naszej naturze, żeby wpuszczać kogokolwiek do naszego serca jako ważniejszego niż nasza rodzina. Ale widzimy tutaj, że Abraham nie mógł być poprowadzony do tego miejsca przeznaczenia, do tego, żeby stać się ojcem wielu narodów, zanim nie był gotowy zostawić wszystkich ludzi, którzy mogliby mieć wpływ na jego relacje z Bogiem, którzy mogliby ograniczać pójście za Bożymi decyzjami, za Bożą wolą. I dlatego Abraham miał zostawić swoją rodzinę. Nie miał już więcej polegać na tym, czy go lubią, czy go kochają, czy go akceptują, czy pójdzie do kogoś na obiad, czy ktoś mu kiedyś pomoże. Miał odciąć się nie tylko od źródła swojego zaopatrzenia materialnego, ale również emocjonalnego. I to jest coś takiego mega trudnego dla nas często. Może być nam łatwiej zaufać w kwestiach finansowych. Trudniej zaufać jest, że Bóg da nam rodzinę, duchową rodzinę, że da nam ludzi, którzy będą wsparciem. I kiedy pójdziemy za Nim, to nie będziemy samotni. To nie będziemy dziwakami, to nie będziemy ludźmi odrzuconymi przez innych. Chociaż przez część ludzi będziemy, bo zapowiedź prześladowania jest wyraźna w Piśmie Świętym. Ale że znajdziemy takie swoje plemię ludzi, którzy myślą tak samo, którzy też kochają Boga ponad wszystko i którzy są naszymi siostrami i braćmi. Tak więc Bóg wzywa nas do tego. Nie bój się zostawić. W takim sensie emocjonalnym znowu. To nie chodzi o to, żeby się rozwodzić, to nie chodzi o to, żeby się wyprowadzać na drugi krańc Polski, ale żeby przestać polegać tak wewnętrznie, polegać na emocjonalnym zaspokojeniu naszych potrzeb przez innych ludzi. Przez tych, którzy mają nas kochać i wspierać. A to jest takie przeniesienie ciężaru oczekiwań z ludzi na Boga. Od tej pory Bóg będzie mnie zaopatrywał pod względem tego, bym czuła się kochana, bym czuła się wartościowa, bym czuła się w centrum zainteresowań mojego Boga. W końcu czytamy również, że Abraham miał zostawić dom swojego ojca. Ja tutaj sobie wpisałam, że tu chodzi o dziedzictwo, dlatego że tu nie chodzi tylko o to, żeby zostawić swoją rodzinę, ale zostawić również to, co było jak gdyby wypracowane przez pokolenia, to dziedzictwo. Dom ojca to jest to, co ojciec zdobył, zapracował, wypracował przez lata, jego dziadek, prawdopodobnie wcześniej pradziadek. To nasze dziedzictwo w momencie, kiedy idziemy za Chrystusem, staje się czymś o wiele potężniejszym. Zamienia się w dziedzictwo duchowe. I czasami musimy podjąć taką decyzję, że już nie będziemy opierać się na tym, co wypracowała moja rodzina, jeśli chodzi o ciało, tak, ten cielesny sposób życia, czy że, nie wiem, że jest jakiś majątek, że są jakieś tradycje w naszej rodzinie, że jest jakiś porządek. I teraz nie mówię, że te wszystkie rzeczy są złe, ale Bóg musi być ważniejszy. To radykalne wezwanie, które czytamy tutaj, skierowane przez Boga do Abrahama, które zostało przyjęte również w radykalny sposób i dosłowny, tak, że Abraham to wszystko zrobił, pokazują, że to są poważne sprawy. Że owszem, mamy kochać swoich bliskich, mamy doceniać, że mamy pracę, mamy doceniać, że mamy dziedzictwo, ale to nie mogą być najważniejsze rzeczy w naszym życiu, że to nie na nich mamy budować, że mamy budować jedynie na Bożym zaopatrzeniu, że to teraz Bóg będzie naszym dziedzictwem, On będzie naszym zaopatrzeniem materialnym i On będzie również zaopatrzeniem emocjonalnym, gdzie przyjaźń z Nim stanie się tak zaspokajająca, tak budująca nas, że nie będziemy potrzebowali innych ludzi. I to jest bardzo radykalne względem nas. Bóg również w stosunku do nas wystawia taką ofertę, czy chcesz tego, czy chcesz tak jak Abraham pójść za mną, zostawić wszystko, a w zamian staniesz się ojcem wielu narodów. Dlatego, że obietnica, którą tutaj czytamy, również jest bardzo wyraźna i radykalna. Bóg nie mówi do nas jedynie zostaw to, zostaw to, zostaw tamto, poświęcaj się, ale mówi również o nagrodzie.
I to jest właśnie nasz Bóg, kochani, który wie, że my musimy mieć pewną motywację. Oczywiście znamy Boga i wiemy, że On jest dobry i na tej podstawie idziemy za Nim, ale również taka perspektywa przyszłości. Co się wydarzy? Jak ta moja przyszłość będzie wyglądała? Jaki będzie owoc mojego posłuszeństwa, tego, że wszystko zostawię dla Boga? Że to również jest dla nas ważne. To jest motywujące, kiedy wiem, że na końcu czeka mnie życie wieczne z Chrystusem. A nie, że mam i za Jezusem i nie wiadomo, co się ze mną stanie w przyszłości. Jeżeli nie masz takiej pewności, nie wiesz, co się z tobą stanie po śmierci, nie wiesz, jak potraktuje cię Bóg, to odsyłam cię do lektury Pisma Świętego, abyś przebadał temat. Dlatego, że Biblia jasno wskazuje, kto będzie zbawiony, a kto nie. I możemy to wiedzieć już teraz. Dlatego, że nie na podstawie swoich uczynków będziemy zbawieni, ale na podstawie wiary. I tą wiarę, jeżeli masz teraz w Chrystusa, jeżeli pokładasz w Nim nadzieję, że to On cię uratuje, a nie twoje dobre uczynki, które nie wiadomo, czy były aż takie dobre i czy przeważą nad tymi złymi, to możesz mieć pewność już teraz, że Bóg ciebie akceptuje i każdy twój grzech wybaczy. I nie będziesz już osądzony, ale przyszedłeś ze śmierci do światła. Polecam ci również moje filmiki na temat nowonarodzenia. Znajdziesz je tutaj i w opisie filmiku. Mam nadzieję, że posłużą ci jako pewna taka wskazówka, mapa do tego, jak człowiek może narodzić się na nowo i być pewnym swojego zbawienia. Tak więc Bóg obiecuje tu Abramowi: uczynię z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię. Będziesz błogosławieństwem. W tamtych czasach rodzina, ilość członków w rodzinie, w twoim plemieniu była wszystkim. Po prostu im było więcej ludzi, tym byli silniejsi. Mogli się ochronić przed nieprzyjacielem. I to rozmnożenie było bardzo istotne. W sensie duchowym my teraz wierzący również wiemy, że Bogu zależy na tym, żeby wszyscy zostali zbawieni, żeby było nas jak najwięcej. Tak więc to rozmnożenie, nakaz misyjny Jezusa, żeby iść na cały świat i głosić wszystkim narodom, również jest wyraźny, że Bogu zależy na wszystkich, na dużej ilości ludzi, że tu nie chodzi tylko o ciebie, że tu chodzi o całą twoją wioskę, tu chodzi o całe twoje miasto, tu chodzi o cały twój naród. I dlatego Bóg również pokazuje Abramowi taką wizję wielu ludzi, wielu narodów. Będzie dużo tych, którzy będą z tobą. Ja będę tobie błogosławił i w tobie również będą błogosławieni inni. Co więcej, Abram nie miał pójść gdziekolwiek, tylko miał pójść tam, gdzie Bóg mu pokazuje. Miał pójść do ziemi, którą Bóg mu wskaże. Tak więc tą motywację Bóg tutaj zawarł i również zawiera, mówiąc do nas. Abram był poważny odnośnie słuchania Bożego głosu i brania na poważnie tego, co Bóg do niego mówił. I dlatego wyszedł, poszedł za Bogiem. My również musimy być poważni odnośnie tego, co Bóg do nas mówi. Dlatego, że Jezus mówił konkretne rzeczy, co się będzie działo w przyszłości, jak zakończy się historia tego świata, jaka będzie nagroda dla tych, którzy pójdą za Nim, co się stanie z tymi, którzy byli nieposłuszni, nie słuchali Jego głosu. I kiedy przeanalizujemy swoje życie, to widzimy, że Bóg również ma plan. Ma plan, chce nas doprowadzić do pewnego miejsca, w którym będziemy mogli powiedzieć, że to jest nasze powołanie, że to jest ziemia, do której zostaliśmy wezwani wcześniej i że było warto zostawić te wszystkie rzeczy z przeszłości. Te pensje, te jakieś układy rodzinne, te różne powiązania w pracy z innymi ludźmi, poleganie na tym, co było. Nagle zobaczymy w pełnym świetle, że to było żałosne, że to było małe w porównaniu z tą wielkością, którą jest Bóg, z tą jakością, którą On oferuje. Dopiero idąc za Nim w trakcie zaczynamy rosnąć i widzieć coraz więcej z tej sfery duchowej i rozumieć, że Bóg nie czyni nam krzywdy, kiedy mamy zostawić swoją ziemię, kiedy mamy zostawić swoją rodzinę i mamy zostawić swoje dziedzictwo. To nie dzieje nam się krzywda. Zostawiamy rzeczy, które były chwilowe, które były chwiejne, które były tymczasowe, a wybieramy to, co jest wieczne i co będzie trwało bez końca.
Tak więc wymiana jest oczywista dla nas dopiero, kiedy dokonamy właściwego wyboru. Ludzie, którzy nie idą za Bogiem, mówią, jesteście szaleni. Prawdopodobnie do Abrama również mówiła rodzina, ta dalsza, jego znajomi. Abram, co ty robisz? Gdzie ty idziesz? A on mówi, nie wiem. Idę za Bogiem, który do mnie przemówił, ale wiem, że on istnieje i mówi prawdę. Ale Abram, jaki Bóg? Jest wielu bogów. Nie, to jest ten Bóg. Dlatego, że inne bożki nie mówią, a on powiedział do mnie. I wiecie, jest coś... Chciałabym powiedzieć magicznego, ale taki niechrześcijański wyraz. Coś pięknego, coś tajemniczego w tym, że Abram usłyszał głos Jahwe. Że on usłyszał głos Jehowy, Boga, który się mu objawił, który przemówił do niego, ponieważ wiedział, że Abram go usłyszy i że go doceni. Jego serce musiało drżeć, jego serce musiało odczuwać te duchowe wibracje, że to nie jest jakiś tam głos, że to musi być Bóg, który istnieje. I my wszyscy, którzy uwierzyliśmy Bogu, którzy poszliśmy za Nim, którzy oddaliśmy Mu swoje życie, również w pewnym momencie życia, żeśmy zrozumieli, że On musi istnieć, bo tylko On tak potrafi mówić. I teraz wierzę, że Bóg wzywa nas do tego. Być może ponownie, może już 10. raz, do tego, żebyśmy poszli za Nim. Zostawili to wszystko, na czym polegamy i odważyli się żyć odważnie, odważyli się iść w nieznane i nie stanie nam się krzywda. Kochani, pierwsza część o Abrahamie skończona. Błogosławię Was bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Proszę o komentarze i do zobaczenia za tydzień w czwartek z Panem Bogiem. Trzymajcie się.